Chciałoby się powiedzieć, dobry wieczór, moje drogie dzieci. A że zasadniczo właśnie tak można powiedzieć, więc mówię, dobry wieczór, moje drogie dzieci. Dawno się nie widzieliśmy w dobranockach, ale bajki wracają. Serdecznie zapraszam na nową opowieść. W pewnej krainie była fabryka, w której produkowano piłki. Każdego popołudnia z fabryki wyjeżdżały wielkie ciężarówki, którymi wywożono ogromne ilości piłek i rozwożono je do różnych sklepów. W jednej z takich ciężarówek, w pewnym worku, były dwie piłki, dwie przyjaciółki. Trafiły, tak się wydarzyło, do pewnego domu dziecka. Powiedziano im, że będą tam bardzo przydatne, że są tam dzieci, które potrzebują radości i miłości i dzięki tym piłkom dzieci będą mogły wreszcie znaleźć chociaż odrobinę tego, co poszukują. Piłki więc bardzo się cieszyły, że trafiły do takiego miejsca i że będą mogły pomóc. Przez pierwszy miesiąc swojego pobytu w tym domu dziecka piłki, jak to piłki, oczywiście były kopane, odbijane, rzucane, turlane, mówiąc krótko, obijane na wszystkie możliwe sposoby. Któregoś wieczoru, kiedy siedziały razem w szatni i patrzyły na siebie, zobaczyły, w jakim opłakanym są stanie. Popękane, ubrudzone, naderwane łaty, były trochę zasmucone. Jedna szczególnie, bo trzeba przyznać, była marudą. Mówiła do tej drugiej, mam już tego dosyć. Miało być tak pięknie, miało być tak cudownie, a tylko nas kopią, biją i rzucają. Zobacz, jak ja wyglądam. Ta druga, która miała więcej cierpliwości, mówiła, to nie szkodzi. Rzeczywiście momentami jest trochę ciężko, szczególnie z Jurkiem, bo ten jest bardzo brutalny. Ale pomyśl i popatrz, ile radości jest w oczach tych dzieci, ile uśmiechu, ile biegania, ile dynamiki. Niestety, ta druga piłka, ta mniej cierpliwa, każdego kolejnego dnia coraz bardziej traciła cierpliwość, aż w końcu powiedziała swojej przyjaciółce: jutro ląduję na dachu. Poczekam, aż mnie ktoś bardzo mocno kopnie i tak skieruje swój lot, żeby wylądować na dachu, żeby mnie już nigdy nie mogli ściągnąć. Będę sobie tam leżała, będzie mi dobrze i będę miała wreszcie spokój. Jak pomyślała, tak zrobiła. Następnego dnia rzeczywiście jeden z chłopców kopnął ją bardzo mocno i wylądowała na dachu sąsiada, bardzo wysokim dachu. Nie dało się jej stamtąd ściągnąć, więc dzieci wróciły do zabawy tylko jedną piłką. Nasza maruda była na początku niezwykle szczęśliwa. Leżała sobie w rynnie, słońce świeciło, nikt jej nie kopał, nikt jej nie obijał, było jej bardzo dobrze. Ale zorientowała się po pewnym czasie, że zaczyna bardzo szybko niszczeć, że padają na nią deszcze, że słońce świeci za mocno. Cała jej skóra popękała, zaczęło uchodzić z niej powietrze, była w coraz bardziej opłakanym stanie. Któregoś razu chłopiec jakiś kopnął jej koleżankę bardzo wysoko i ta poleciała na dach. Tamta się ucieszyła i powiedziała, czyżbyś chciała mi towarzyszyć na moich wakacjach. Ale tamta uśmiechnęła się tylko i powiedziała, nie, wracam na boisko. Odbiła się od dachu i wróciła na dół. Nasza maruda została sama. Po pewnym czasie powietrze uszło z niej całkowicie, wszystkie łaty jej odpadły. Mówiąc krótko, piłka dokonała swojego żywota. W szatni na dole jej koleżanka właśnie była w rękach jakiegoś małego chłopca, który ją ucałował w podrapane łaty i powiedział, kochana piłko, do zobaczenia jutro. Jak dobrze, że cię mam. Jeśli chcesz kochać w życiu, to będą odbijać, będą kopać, będą turlać, poobijają na wszystkie możliwe sposoby. Jest drugie wyjście. Można się odsunąć na bok i mieć święty spokój. Ale ja chyba wolę, żeby ktoś pocałował i powiedział, jak dobrze, że cię mam. Nawet jeżeli będę bardzo poobijany.